Siemanko, Adam, Anabolic Fishing z cyklu opowieści dziwnej treści. Dzisiaj wrzucimy na stół trochę naszego ciała, jak powiem, kręgosłup, sprawność fizyczną i w sumie doradzę Wam coś na temat odporności. Parę osób mnie pytało, jak to zadbać o to ciało swoje i tak dalej. W sumie ogólnie powiem tak, potraktuję to w ten sposób, na temat kręgosłupa. No jak się orientuję z tego, co pracuję i ogólnie z doświadczenia mojego życiowego, wiem, że większość osób powyżej 25 roku życia w górę ma dyskopatię, ma przepuklinę kręgosłupa, nawet o tym nie wiedząc. Po prostu w większości Was musi, aby wykonać rezonans MMR, scanning, rezonans magnetyczny, żeby wykazać Wam te nieprawidłowości w kręgosłupie. I więc tak, jeżeli chcecie funkcjonować normalnie, mieć sprawne ciało i tak dalej, to zapraszam Was do ćwiczenia. Nie polecam Wam żadnej operacji kręgosłupa, bo automatycznie, jeżeli zrobicie jakąkolwiek operację kręgosłupa, to jesteście kalekami, mogę tam Wam śmiało powiedzieć, bo już za bardzo wtedy nic nie możecie zrobić, tylko środki przeciwbólowe Wam zostają i męczenie się do końca życia. A Wam z doświadczeniem powiedzieć, bo sam mam bardzo dużo przepuklinę, miałem 12 mm, mogę powiedzieć, dziurę w kręgosłupie praktycznie, wyszło mi bardzo dużo przepuklinę, miałem takie okresy, że nie mogłem w ogóle na własnych siłach z łóżka wstać, nie mogłem chodzić. Pomagała mi w tym moja żona i córka, które brały mnie po prostu praktycznie na ręce i prowadziły do toalety, więc tak to wygląda. Ale to wynikało z tego, że ciężko pracowałem w młodości, nieprawidłowa postawa, byłem skupiony tylko na ciężkiej pracy, zarabianie pieniędzy, niszczenie własnego ciała. No i to był efekt tego wszystkiego. I tak samo, czy łowiłem na łódce, stanie cały dzień na łódce, spinningowanie, to jest zabójstwo dla kręgosłupa. Brak ruchu, zabójstwo dla bioder, dla waszego całego organizmu. No, ale nie będę się o to rozbijał za bardzo. Gdy nie mogę wam powiedzieć tak, jak sam wam nie nakręcę żadnego filmu z fizjoterapii i tak dalej, bo to za dużo by mi zajęło czasu i tak dalej, nie mam możliwości za bardzo w domu na siłowni, nie chcę nosić tego sprzętu i to za bardzo, mówię, dużo by trwało do tego, ja mam inną budowę, jestem za bardzo umięśniony niż wy, że tak powiem, niż większość z was, więc zapraszam was na kanał do Marka Purczyńskiego i on was poprowadzi. Marek Purczyński jest bardzo dobrą osobą. U niego na kanale znajdziecie filmy od A do Z. Każdy coś dla siebie znajdzie, czy problemy szyjne, kręgosłupa, czy odcinek lędźwiowy, biodra, miednica, stawy kolanowe, barkowe, wszystko po kolei. U niego znajdziecie, jak będziecie chcieli, możecie z nim trenować, bo on fajnie ma nagrane programy, że możecie z nim cały trening sobie przeprowadzić, patrząc na niego, jak on to robi i tak dalej, was poprowadzi, tak? Dobra, to z kręgosłupem skończymy. Tyle mam do powiedzenia na temat kręgosłupa. Teraz mamy ocenić temat odporności. Zacznę od tego, że waszym największym skarbem, jakim jest, to jest odporność. I powiem teraz wam coś takiego. Oczywiście to, co ja mówię, to jest moja opinia i to jest tylko dla ludzi, którzy chcą sobie pomóc, nie dla idiotów, więc darujcie sobie jakiekolwiek komentarze i tak dalej, to jest dla osób, które chcą pomóc, więc zapraszam te osoby, które chcą coś sobie zrobić, to jest dla nich materiał, nie dla idiotów, żeby hejtowali i tak dalej was tutaj w tym materiale. Nie chcę widzieć, znikajcie w ogóle i tak to działa u mnie. A więc tak, zacznę może od tego, że odporność jest najważniejsza i teraz tak, nie będę mówił wam co i jak macie robić, to jest wasza decyzja, tylko powiem jedno, jeżeli coś sobie wstrzykniecie do organizmu, co będzie miało wpływ na wasz układ odpornościowy i zniszczy wasz układ odpornościowy, jesteście pozamiatani. Wam już nic nie pomoże, nic nie pomoże. Będziecie kleptami aptek, koncernów farmaceutycznych do końca życia. Tak to działa. Ja wam mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, że lekarze i medycyna konwencjonalna zniszczyły mi parokrotnie życie do tego stopnia, że musiałem sam się ratować. Nie miałem pomocy od lekarzy żadnej i tak dalej. Musiałem sam robić sobie medycynę naturalną, sam się ratować i to wyprosto moje życie. Przez co no miałem może ciężkie te przypadki, bardzo ciężkie, bo nikt mi nie dał szans na życie, żaden lekarz nie dał szans na przeżycie. Miałem trzy sytuacje w życiu takie, ale już nie będę do tego wracał. Głównie skupię się na tym, że odbudowałem swoje ciało, odbudowałem jelita, odbudowałem układ nerwowy, stany depresyjne, wszystko pozamiatałem, że tak powiem, gdzie lekarz powiedział, że się nie da tego zrobić. A więc tak, wam powiem tak, medycyna konwencjonalna jest ok, jeżeli jesteście w stanie zagrożenia życia, ona wam może pomóc. Ale na dłuższą metę medycyna konwencjonalna niszczy zdrowie, niszczy życie. To jest tylko maszynka do robienia pieniędzy. To jest moja opinia. Teraz przejdę wam do tych suplementów, które pomogą wam odbudować odporność. Więc tak, zaczniemy może od naprawy stawów, ścięgien, wszystkich tkanek łącznych i tak dalej. Więc tak, ja będę wam mówił w skrócie, nie będę się rozbijał od A do Z, co i jak, tylko w skrócie. Suplement, na co działa,
polecam. Więc tak, zacznijmy od Flexita. Moim zdaniem, no, na wszystkie problemy związane ze stawami, kontuzjami i tak dalej, polecam ten suplement. Jakość, skład, cena, numer jeden dla mnie. Tyle w temacie, polecam Wam. Następny suplement to jest MMS Plus. Tak samo sobie poczytajcie o tym, polecam Was, stany przeciwzapalne, dużo działa w organizmie, warto wrócić do suplementacji. Następny suplement teraz Wam polecę, to jest coś na temat układu pokarmowego. Jeżeli macie zgagę, macie refluksy, problemy z trawieniem, przed posiłkiem polecam, nie zaszkodzi, wspomaga trawienie. Dziękuję. Ogólnie to Wam powiem, że miałem układ pokarmowy bardzo mocno zniszczony, doprowadziło to do tego stanu, że miałem bardzo ciężką depresję, stany lękowe i to dziękuję Wam gastrolodzy, że takiego stanu mi doprowadziliście, więc dobrego słowa na gastrologa żadnego nie powiem, bo się takiego nie spotkałem w życiu. Przypisuję leki IPP, to są bodajże inhibitory pompy protonowej bodajże, które powodują Wam, że macie wodę w żołądku, a nie kwas solny, który Wam, tak jakby nie macie już trawienia w momencie. I w tym momencie, jak macie barierę, kwas solny w Waszym żołądku chroni Was tak jakby przed bakteriami, patogenami, które próbują wchłonąć do Waszego układu pokarmowego. To jest zadanie tego. No ale te środki powodują w ogóle co innego. Nie będę już rozbijał się o to. Po prostu powiem, że to jest nic dobrego. IPP, leki, tego rodzaju wszystkie inhibitory pompy protonowej. Więc tak to działa, więc to Wam mogę polecić. Jeżeli jesteśmy przy jelitach, polecam Wam tak. Różnego rodzaju probiotyki na jelita. Dla mnie numer jeden to jest zakwas buraka, zakwasy z kiszonej kapusty, wszystkie kiszonki robione samemu. U mnie akurat mam fajnie, bo żona moja poszła w tą stronę co ja, czyli naturalna medycyna, tylko to u nas w domu jest. Więc my się tak jakby tym leczymy, tym się wspomagamy. I zakwasy, wszystkie rodzaje zakwasy Wam pomagam na całą odporność przy wszystkich przeziębieniach, ale na odbudowę jelit. To jest najlepsze, co może być na jelita. Tak samo jak kwaśne mleko, tylko prawdziwe kwaśne mleko od prawdziwej krowy. Nie ten syf, co jest sprzedawany w sklepach, bo to nie powinno się nawet mlekiem nazywać. Więc tak, wracając jeszcze do jelit, mamy dalej układ pokarmowy, więc kolejna naleweczka to jest propolis. Propolis się robi w bardzo prosty sposób, to jest bodajże 250 g spirytusu na 70%. Do tego wsypujemy 50 g kitu pszczelego, zalewamy na 2 tygodnie w ciemnym miejscu, mieszamy i macie gotową nalewkę z propolisu. A jak, na co działa propolis, to sobie poczytajcie. Układ pokarmowy, przeziębienia, innego wirusy, nie wirusy, wszystko i tak dalej. Naturalna medycyna, polecam Wam, ja to stosuję. Ok, dobra, lecimy dalej. Jest odporność, numer 1. D3, K2, niby witamina, niby hormon, różnie o tym mówią. Ja Wam powiem tak, że to wpływa na parę tysięcy funkcji w Waszym organizmie. To jest dla mnie numer jeden, jeżeli chodzi o odporność. Tylko nie dawki, tak jak są na pakowaniu, tylko razy 10. Ja Wam powiem, że ja przyjmuję dziennie na podtrzymanie dawkę. Dawka podtrzymująca z tłustymi posiłkami, bo to trzeba z tłuszczami spożywać. Przyjmuję 40 tysięcy jednostek i do tego 400 mg jednostek K2. Witaminy K2, MK7, dokładnie. One powinny być razem brane, jeżeli bierzecie witaminy D powyżej 10 tysięcy jednostek. Ale ja nie jestem lekarzem, ja tylko mówię, co ja robię. Jak ktoś będzie chciał, to skorzysta z tego. Mi się udało odbudować zdrowie. Lekarze dla mnie już teraz nie istnieją, że tak powiem. To ten temat witaminy. Ogólnie działa na depresję, na układ odpornościowy, na układ nerwowy, na wszystko działa. Więc to jest podstawa waszej jakby domowej aptece, mogę tak powiedzieć, suplementacji. Dodam więcej, że osoby, które mają przy badaniach wychodzi im, że mi ta witamina D jest poniżej 10 nuli, to większość tych osób, 90% choruje na nowotwory. Więc to jest niska witamina D, bilety do nowotworów i słabe odporności. Dobra, latujemy dalej, chodzi dalej, badamy jeszcze głowę, działamy, układ nerwowy, odporność i tak dalej, więc wchodzimy. Ktoś ma problemy z depresją, słabo się czuje na głowie i tak dalej, chce to wspomóc. 5-HTP, poprawimy serotoninkę, polecam tak samo. Układ nerwowy, depresja, niacyna, witamina B3, polecam tak samo. Układ nerwowy, całe ciało, wszystko po kolei, tak samo depresja, nastrój, kompleks, B-kompleks bodajże,
firma, nieważna jest, chodzi o skład, żeby wszystko było 50 mg w górę, jeżeli chodzi o witaminy B. Do tego mamy, teraz przejdziemy jeszcze do, no też pozycji, która jest u mnie jedna z najważniejszych, pomogła mi odbudować jelita i naprawia cały organizm, powinno być to moim zdaniem w każdym domu, to jest olejek CBD. Polecam, poczytajcie sobie o tym, jeżeli ktoś nie stosuje. Dobra, lecimy dalej. Teraz coś na temat prostaty. Większość z Was będzie miała problemy z tym i tak dalej, pewnie ma już. Zła dieta, złe odżywianie się, wszystko po kolei zbiera się na to. Staw paleo Wam pomoże przy tym, tak samo powinno być stosowane w suplementacji. Następny suplement to jest do osób, które bardzo dużo spożywają węglowodanów, źle się odżywiają, mają bardzo dużo cukru w diecie, chcą regulować cukier i tak dalej w krwi sobie, to polecam im nie żadne tam syfy, że tak powiem, medyczne, tylko berberynka, poczytajcie o tym, polecam tak samo. Co nam jeszcze zostało tutaj? No co, mamy multivitaminkę, tak samo polecam, bardzo dobry skład, moim zdaniem skład, cena, jakość, numer jeden moim zdaniem, Biotech USA. Nie żadna reklama i tak dalej. Po prostu są dobre suplementy, które sam używam, tak? No i co? Zostało nam jeszcze ZMB GMC. To jest suplement przeznaczony do osób, które mają problem ze spaniem. Też oczyszcza organizm. Poczytajcie sobie. Tu akurat w składzie jest też NAC. NCA, dokładnie. NAC, NC-kasteceina. Poczytajcie sobie o tym. Moim zdaniem osoby, które mają problem z układem oddechowym, spożywają na dużo paracetamolu, używają leków i tym podobnych, nikotyna, alkohol i tak dalej, NAC powinien być w stałej suplementacji, bo pomoże Wam odbudować i oczyścić organizm, poczytajcie sobie o tym, nie? To jest tak. Co Wam mogę więcej powiedzieć na temat zdrowia? Dbajcie o nie, bo macie jedno zdrowie. Pamiętajcie, nieważne ile pieniędzy będziecie mieli, później jak stracicie zdrowie, tego nie kupicie żadne pieniądze. Zdrowie jest wasze i to wy jesteście odpowiedzialni za własne zdrowie. Nie żaden lekarz, nie żaden polityk, nikt, tylko wy. Bo wy decydujecie, co bierzecie, jak się odżywiacie i jak o siebie dbacie. Więc życzę wam wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejne moje filmy. Jakby ktoś coś chciał się dowiedzieć więcej i tak dalej, zapraszam do kontaktu. Dziękuję, miłego dnia, pozdrawiam, hej.